Egzamin z mądrości zdany, lekki tuning mile widziany. Liczą się inwencje szczere i wtedy dopiero powstaje auto z charakterem. Taki konkrecik na następne zloty, zarezerwuj czasu karnecik. Dowiedzą się mali i duzi, że nie sposób się tutaj nudzić. To prawda, dzieją się tu cuda, puchar może zdobyć, jeśli ci się to uda. Są również inne atrakcje, za to wszystko należą się wielkie owacje, a także szczere gratulacje. I bez dwóch zdań może spotkać tu mnóstwo pięknych pań. Panuje tutaj atmosfera wesoła, zlot BMW, chylę czoła. I bez dwóch zdań może spotkać tu mnóstwo pięknych pań. Panuje tutaj atmosfera wesoła, zlot BMW, chylę czoła. Tak, jest to impreza jednodniowa. Staramy się, aby każdy z uczestników, gości, którzy przybyli na naszą imprezę, był zadowolony. Oprócz właściwie najważniejszej takiej konkurencji, która przyciąga gumy, widzów, czyli koncert spalenia gumy. Oczywiście wiele konkurencji. Palenie gumy, w tym temacie niepokonane są boomy. Numer jeden stanowisko, tłumnić nie zbiera się na to widowisko. Harce, rzut oka na zegary, woda w normie. Wiadomo, beta w znakomitej formie. Gumy się palą, skręcają się wały. Przegub ma się rozumieć jak zawsze cały. Dwa, trzy i szpera, pięknie obie naraz ściera. Huk pękają
opony. Widz zadowolony, teren ogrodzony, widz zabezpieczony. Brawo, krzyki radości, oklaski, ryk silnika spod maski. Kierowca pozdrawia, wyjeżdża auto na bębna. 15-minutowa przerwa, a później ponownie wraca, by znów się poobracać. Palenie gumy zadowala, cieszy, taka kolej rzeczy. Zapamiętaj, to nie jest uliczna sonda. Slot BMW tak w skrócie wygląda. I bez dwóch zdań może spotkać tu mnóstwo pięknych pań. Panuje tutaj atmosfera wesoła. Zlot BMW, chylę czoła. I bez dwóch zdań może spotkać tu mnóstwo pięknych pań. Panuje tutaj atmosfera wesoła. Zlot BMW, chylę czoła. Hip-hop, ty. Od dzisiaj hip-hopu słuchamy w samochodzie. Może w odpaleniu gumy jest to tak zwana utylizacja opon, czyli tak zwany kolejny pokaz mocy. Chodzi głównie o to, żeby jak najskuteczniej, jak najszybciej, na jak najwyższym biegu spalić gumę po prostu. Mamy podzielone na dwie klasy, oczywiście palenie gumy na street i na pro. Pro charakteryzuje się tym, że są to samochody przerobione typowo do palenia gumy. Czyli przydają silniki, wypatroszone wnętrza i tak dalej, i tak dalej. A ty prostuj się i przygotuj się, otwórz szeroko oczy, bo to pokaz mocy. Gwarantuję, rozszerzysz gębę, a ja tymczasem do konkretu przejdę. Widowisko się zaczyna na plac, wjeżdża toruński chłopaczyna. Dobre wieści, to psycha czerwone E30. Zrobię krótki przegląd, niech cię nie zmyli wygląd. Po to wóz, fachowo przygotowany, most zaspawany. Satelity z pawem zespolone, daje głowę. Opony zimówki kierunkowe, odwrotnie założone, swoje znaczenie mają, bo podwójnie zadymiają. Dołożony drugi wiatrak 2.8 M30, prawie 185 koni w sobie mieści. To przedstawione krótkie wytyczne BMW, sprawne technicznie. Klasa Pro to jest to, co zachwyca, tak jak krótka spódnica. I tu brak pytań, w mocy zawarte piękno, umiejętność, profesjonalizm, wskaźnik na czerwonej skali. Klasa Pro to jest to, co zachwyca, tak jak krótka spódnica. I tu brak pytań, w mocy zawarte piękno, umiejętność, profesjonalizm, wskaźnik na czerwonej skali. Jeden i but, dwa i but. Oprócz silniczek mruczy, a od widowni radością aż huczy. Psycha idzie wyżej, trzy i but. Tak długo, a z opony zostanie tylko trud. Na buciku złoty 20, krótkie chwile dzielą nas od szczęścia. Bo nie każdy tak potrafi pojechać. Opony zaczynają się uśmiechać. To ten moment, naplony plac, zadymiony ósemka. Buma stoi trzy i odcinka, zadowolona minka. Do końca gaz i na czwórkę przyszedł czas. 1.8 na liczniku to jazda na betonie, a nie na trawniku. Obrotom jest czerwone pole, czas na asa 5 wolę. Zegar prawie zamknięty, 2-2 odcięty. Kuk opon jednej i drugiej, tak to wygląda, tak to lubię. Klasa Pro to jest to, co zachwyca, tak jak krótka spódnica. I tu brak pytań, w mocy zawarte piękno, umiejętność, profesjonalizm, wskaźnik na czerwonej skali. Klasa Pro to jest to, co zachwyca, tak jak krótka spódnica. I tu brak pytań, w mocy zawarte piękno, umiejętność, profesjonalizm, wskaźnik na czerwonej skali. Klasa Pro to jest to, co zachwyca, tak jak krótka spódnica. I tu brak pytań, w mocy zawarte piękno, umiejętność, profesjonalizm, wskaźnik na czerwonej skali. Klasa Pro to jest to, co zachwyca, tak jak krótka spódnica. I tu brak pytań, w mocy zawarte piękno, umiejętność, profesjonalizm, wskaźnik na czerwonej skali.